Ja, 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 witam serdecznie, Blaś podokoju, z tej strony, witam w kolejnym materiale na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku już przymierzając się do końcowego momentu FIFA 22 i napoczynając FIFA 23, BT, która oficjalnie już zostało to, oficjalnie zostało to potwierdzane, 21 września, natomiast dostęp przez EA Play nie będzie na tyle wcześniej, jak było rok temu, bo tak mi się wydaje, że tak było rok temu, że chyba nawet dwa albo do 4 dni przed edycją mistrzowską bądź Ultimate będzie mo można o sobie wtedy no właśnie na jej play już sobie te 10 godzinek pograć na xboxie za sprawą glitcha nawet i trochę więcej natomiast w tym roku jej play będzie dostępne dopiero gdy wyjdzie już oficjalna FIFA za sprawą oczywiście edycji miszowskiej i czyli 27 września a normalna 1 października także tylko i wyłącznie jej play w tym roku dla osób które napoczęły sobie normalną FIFA i będą chciały mimo wszystko te 10 godzinek sobie poklikać za te 15 zł, jeśli dobrze pamiętam na pc chyba to wygląda trochę inaczej, bo tam za około 4 dychy albo 5, no nieistotne, można było już grać nielimitowanie, nie mam pojęcia, kto się niestety odbywa na pc -cie. znawcą mogę być tylko na konsoli i tego się trzymajmy póki co, ale nie przetrzymał się mój skład, który ucierpiał bardzo mocno oczywiście płakać za nim już nie będziemy najbardziej sentymentalne karty sobie zostawiłem, takie jak oczywiście Adama Traore jego ostatnia karta prawdopodobnie w historii w FC Barcelonie, obie życzę tego, żeby jednak to nie miało miejsca aczkolwiek wygląda on niesamowicie Cristiano Ronaldo, Player of the Mąf, który był naprawdę świetny, bardzo długo czy to na ataku. Potem te statystyki e, zostały bardzo pogorszone, za sprawą oczywiście, że używałem go na skrzydełku, jak wiele prosów w turniejach. Oraz oczywiście Ansu Fati jego legendarna karta, która no nieraz odwracała rolę spotkania na skrzydełku, właśnie w roli zmiennika. Czy to w Champions, czy to również w turniejach. Ansu mi się udało parę razy wykorzystać. Rafinha, którym zagrałem bardzo mało. Ronaldo Nazario, oczywiście te liczby są niepełne bo kupiłem go chyba łącznie trzy razy w tym roku. Dwa razy oczywiście sprzedając, a nie razu się go wypakować nie udało. Wissam nieder, fantastyczny jak zawsze. Kylian Mbappe, najlepsza karta prawdopodobnie w tym roku. I zanosi się na to, że jak najbardziej on to ponowi w 23. No, jeśli nic się koszmarnego nie wydarzy, silnik się nie zmieni, no to pewnie będzie tak przez następne 10 lat. Bracia Erling Callan to najmniejszych szans mu zagrodzić w pełnym kresie FIFA nie ma, ale nie zapyszajmy. Że na coś te karty musiały zostać przepalone, to przygotowałem dzisiaj dwie ikony, dokładnie sześć ikon, oczywiście będzie, ale dwie możemy tylko przypisać sobie na stałe do mojego klubu. 93. Plus. Wydaje mi się, że na tym etapie można było już troszeczkę bardziej podkręcić. I overall oceniam, że ta końcówka FIFA stricte wakacyjna nie jest jakoś najlepsza w ostatnich latach i można dużo, dużo lepiej, ja właśnie, kontentu dla jeszcze wyjadaczy, którzy chcą w gierko do się pobawić. No ale no nic, mamy to, co mamy. Ikony, SBC 85x10. Patrzcie, zaraz to zładuję, także nie przedłużamy i otwieramy pierwszego player Bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz takowego w ogóle robiłem. 93, plus a w środku George Best, Carles Puyol i Ryan Giggs. Mocno sentymentalny player pick, oczywiście, za sprawą Carlesa Puyola, który no, na tej karcie teoretycznie mógłby być już grywalny, ale raczej gdybyśmy go używali, nie wiem, no, w takim styczniu na przykład, bo to 80 tempa niemalże. to no, już jest jak najbardziej do pogrania, no tym wzrost, no to niestety jest tragedia jak na standardy FIFA, ale atrybuty defensywne, fizyczne no to jest absolutna bestia George Best, no nie jest to George Best jak w FIFA 17, gdzie był absolutnie najlepszym skrzydłowym w całej grze aktualnie, skrzydłowy bez pięciu gwiazdek słabszej nogi lub pięciu gwiazdek sztuczek oczywiście, no to nie ma raczej racji bytu długoterminowo, prawdopodobnie w przyszłym co nie również tak będzie, może przed szereg wyjdzie kolega z reprezentacji Garinczy, którego nazwiska nie ma szans że dzisiaj przytoczę, bo nie pamiętam tam, ale jeśli oglądaliście materiał już na tym kanale z nowych ikon, które właśnie m, się pojawią to zachęcam, żeby sobie przypomnieć kartę tego gościa bo zapowiada się naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze, no taki dosłownie brat Garinczyk. Oprócz tego druga legenda Manchester United w tym zestawieniu, czyli Ryan Giggs, który wzrostem również nie grzeszy, lewa noga 3 klasy sztuczek, zaledwie 4 słabszej 81 shootingu na karcie Optimus, no to nie wiem Absolutnie. Czemu to ma służyć? 77 longshotów, Ryan Geeks. Nie wiem, po co oni tak karcą takich gości. 24 lata, prawie 1000 spotkań. I było to, no, dobrych, dobrych parę lat temu, bo tu możemy doczytać, że świecił triumfy nawet w 2007. Także jeśli ja że bramki Ryana Geeksa, oczywiście nie na żywo, ale z historycznych nagrań, jakie ładował bombę z dystansu czy z rzutów wolnych, no to wydaje mi się, że mogliby trochę to podkręcić, chociażby dla zabawy dla kibiców Manchesteru. Nic, ja sobie wybiorę oczywiście Carlesa Pujola, z wiadomych faktów, które ja powiedziałem na samym wstępie. i druga ikona. Panie by było, gdyby coś wyleciało już nie styk, te sentymentalnego, ale może grywalnego, może w pomieszanie. Ronaldinho 95, Paolo Maldini 95. No, byłem bardzo blisko i jest to świetny. Jest to świetny traf. Ponownie blisko sobie zostawienie jak przed filmem był Best i Ryan Giggs. Tak tym razem mamy Baresiego i Maldiniego, czyli gości, którzy bardzo dobrze się znali. Ta koszulka wygląda niemalże, jakby była z tego samego sezonu, ale oczywiście nie jest. oprócz tego sentymentalnego. Sentymentalny oczywiście Rivaldo, świetny player, ale no w FIFA też pokarany bardzo, ale to bardzo. 35 bramek w 74 spotkaniach w 10 lat dla Brazylii, a w Barcelonie 136 bramek w 253 mecze. 5 lat spędzonych w Dumie Katalonii, najwięcej dla wszystkich klubów. A nie, jeszcze ktoś? Nie, najwięcej. W się spędził 3 lata, to ciekawe. Rivaldo Vitor Borba Ferreira oczywiście nie zostanie wybrany, a zostanie wybrany mój ulubiony chyba obrońca w historii futbolu, akurat tak na drugim miejscu. Może bym go ewentualnie uplasował za Carlosem Pujolem. Tak więc duo teoretycznie dla mnie idealne i jak najbardziej mogę wkomponować do mojego endgame'owego składu. Z tego co każe, osadził się jeszcze Ruben Diaz, którego nie przepaliłem dokładnie, natomiast przepaliłem Mark nie ma najmniejszego problemu z Wskazuje tutaj Paolo Maldini, którego wybrałem nawet na już legendarny z perspektywy czasu turniej mój, pierwszy międzynarodowy w Londynie i Carles Puyol, którego oczywiście tam zabrakło z wiadomych względów, ale wygląda to co najmniej co najmniej sympatycznie. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby nawet takie karty zielone, food Hero, Shape Shifters czy inne wymyślanki, takie jak Rafinia sprawiały większą Friday i lepiej wyglądały niż takie nawet ikony, które na statystykach no, nie mają absolutnie żadnego podjazdu. Do takiego Rafini, czy nawet Kordowy, który może grać i na PO, i na SO. Nie, no to jest naprawdę przeszadzone strasznie, ale no powiecie sami, no wizualnie to nie ma żadnego podjazdu. Jedna taka ikonka wyniosła mi 300 tysięcy monet około, także jeśli wy chcielibyście się jeszcze pobawić pod koniec gry, to myślę, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Mi się osadziło jeszcze prawie 850k. Także na spokojnie parę jeszcze takich ikon można sobie wykonać, i myślę, że w kilku następnych dniach jeszcze. Wrócę do Was z takim kontentem. Jeszcze Jason Martins w wersji Food Burning, nie, to jest Fantazy Food Upgrade. 92 Jason Martins. Ja fanem tego gościa nie byłem totalnie i średnio rozumiem jego fenomen, nawet gdy do samej gry wchodził oraz jego cenę. Piękna tych sztuczek, z słabszej nogi. Ale no, kojarzę, kojarzę, że co na parę ludzi chciało, i parę ludzi dawało za niego naprawdę bardzo spore pieniądze. No ja się do tej grupy nie zleciałem 15 paczek, ale chyba jeszcze tutaj nic ciekawego się nie osadziło. Nie wydaje mi się, żeby to było cokolwiek warte Waszej uwagi. Tak więc to wszystko, co dzisiaj chciałem omówić, przygotować i zaprezentować. Czekamy na meczewce Barcelony z Bayernem i, i tyle. Tyle mam do powiedzenia, bo już naprawdę tego spotkania nie mogę doczekać. Mniego dnia wam życzę i, i trzech punktów, które mają wrócić do był grany. Trzymajcie się, do uszczenia.